Dzień dobry, nazywam się Piotr Kowalski, jestem z Polskiego Związku Głuchych. Żeby była jakakolwiek korzyść z naszego spotkania, nauczymy się dwóch znaków języka migowego w tej chwili, bo innych rzeczy być może Państwo nie zapamiętają, a to wierzę, że zapamiętacie. Jak migamy dzień dobry, to robimy to w ten sposób. To jest dzień i to jest dobry. Tak? Dzień dobry. Na koniec będzie jeszcze do widzenia. Więc to już będzie taka rzecz, o której też pewnie wszyscy będziemy pamiętać. Co chciałbym Państwu pokazać? Chciałbym Państwu pokazać, jak można spowodować, żeby osoby głuche mogły wygodnie studiować, albo jak mogłyby korzystać z edukacji włączającej, która dla osób głuchych nie jest najlepsza, bo najlepsze dla głuchych są szkoły dla głuchych, takie, w których będą mogły dzieciaki funkcjonować w języku migowym. Natomiast ponieważ dzisiaj mamy taką sytuację, że więcej dzieci chodzi do szkół dla tych masowych, tak, niż do szkół dla głuchych, to trzeba szukać jakichś rozwiązań, które spowodują, że te szkoły nie będą dla tych dzieci tylko przechowalnią. Bo jeżeli uczeń nie jest w stanie skontaktować się z nauczycielem, albo nie jest w stanie skontaktować się z rówieśnikami, to właściwie nie będzie żadnego efektu nauczania. Problem jest taki, że tłumaczy jest za mało. Dobrych tłumaczy jest jeszcze mniej niż za mało, a osób głuchych nie jest tak zupełnie mało, bo wszystkich jest jakieś 200 tysięcy. No to jest taki Radom, więc całkiem spore miasto i wyobraźmy sobie, że wszystkie te osoby muszą się oprzeć na, jeżeli mówimy o dobrych, powiedzmy kilkudziesięciu tłumaczach języka migowego. Osoby głuche, mimo że wielokrotnie jestem o to pytany, czy na pewno, aby tak nie jest, nie są zgrupowane w żadnych konkretnych miejscowościach, ani w żadnych konkretnych lokalizacjach w tych miejscowościach. To byłoby idealne, nie? Gdyby oni wszyscy byli w tym Radomiu, no ale tak niestety nie jest, więc trzeba szukać różnych rozwiązań też technologicznych, które spowodują, że głusi będą mogli korzystać z dobrych tłumaczy. Technologia, która na to pozwala, jest niezwykle prosta, bo przesyłanie wideo przez internet to nie jest nic bardzo odkrywczego, to nie jest też już nic super nowoczesnego. Ja chciałbym Państwu pokazać fragment filmu, który nie dotyczy bezpośrednio szkoły, tylko dotyczy korzystania z usługi, to będzie mechanik samochodowy. Ale ten mechanizm, który tam jest wykorzystany, może być dokładnie tak samo wykorzystany na uczelni wyższej. Bo jak to dzisiaj wygląda? No mamy uczelnię wyższą, która otrzymuje coraz mniejsze pieniądze na tłumaczenie języka migowego, bo głusi są strasznie drodzy. W odróżnieniu od osób z innymi niepełnosprawnościami, głusi są drodzy, bo podjazd zbuduje się raz i on już zawsze będzie, a na tłumacza języka migowego trzeba wydawać pieniądze ciągle. I to powoduje, że zdarzają się takie sytuacje, że ktoś się rozmyśla, tak? I na przykład mam znajomych, którzy na drugim roku studiów dowiedzieli się, no słuchaj, jest taka sytuacja, że już nie będzie więcej tłumacz przychodził. Ty możesz oczywiście u nas dalej studiować, no czuj się jak u siebie na uczelni, natomiast słuchaj, no tłumacza nie będzie, bo skończyły się pieniądze. To jest jeden z kłopotów i jakby szukamy takich rozwiązań, żeby to dało się zrobić taniej, a drugi jest taki, że no jeżeli osoby głuche chciałyby wybrać na jednej uczelni różne kierunki, to powinni za nimi chodzić tłumacze na każde zajęcia, tak? To nie zawsze jest możliwe, choćby dlatego, ja nie do końca jak jest w Poznaniu, ale na przykład w Łodzi, uniwersytet jest bardzo rozrzucony po całym mieście. I trudno będzie też tłumaczowi się przerzucić z jednego końca Łodzi, czy z jednego końca jakiegoś miasta na drugi koniec, żeby tam świadczyć znowu usługę. W związku z tym wymyśliliśmy coś takiego jak wideotłumacz. Tak to wygląda.
dźwięk był tutaj, nie dźwięk był tu najistotniejszy. W każdym razie, jaki jest przekaz? No, tłumacz znajduje się w jednym miejscu, znajduje się w Polskim Związku Głuchych, a odbiorcy mogą być w różnych miejscach i można się w kolejce, tak, z tymi jakby z tym tłumaczem osoba głucha może się łączyć. Żeby nie było tak, że to działało tylko na filmie, to spróbujemy się połączyć. Już rano wywołałem, wtedy działało. Teraz mam trochę stres, nie? Że ja nacisnę, a tu nic nie będzie działało, ale zobaczymy. No może akurat się uda. Muzyka gra, więc jest szansa. Szukają tłumacza, ewidentnie. Teraz jest taki moment po prostu, tak? Że jest prze... O, dobra. Tłumacz się znalazł, słuchajcie. Witam. Mamy tłumaczkę, tak, która jest obecna w Polskim Związku Głuchych. Ania, tradycyjnie będziecie słabo widać, ale spróbuj powiedzieć, jak się miga do widzenia. Dobrze, więc zamigam, nie wiem, kto mnie zobaczy, bo nie wiem, czy mają Państwo duży czy mały monitorek, więc do widzenia. Okej, okay, to... Do widzenia. Dobra, to my z Tobą już się teraz pożegnamy, bardzo Ci dziękuję. No dziękuję, papa. Tak to może działać. Może to działać na uczelni, może to działać w punkcie obsługi klienta, może działać właściwie w dowolnym miejscu, do którego przychodzą głusi. Bo na koniec tajemnica, głusi nie przychodzą w różne miejsca. Nie przychodzą, dlatego że nikt tam na nich nie czeka. Oczywiście ci, którzy tam są w tych miejscach, myślą sobie, nie potrzebujemy tu niczego, bo głusi tu nie przychodzą. No i tak to właśnie działa. Chciałbym, żeby to działało inaczej i stąd takie rozwiązanie. I jeszcze jedna rzecz, jedna nowoczesna technologia, o której chciałem w kontekście edukacji osób głuchych powiedzieć. To jest tak, język polski jest dla głuchych językiem obcym. To jest inny język. I może dla niektórych z Państwa to jest zaskoczenie, dla części pewnie nie. Osoba głucha to nie jest tak, że ona sobie wszystko przeczyta, że to żadna filozofia być głuchym. To jednak jest trochę filozofia i dlatego na przykład pomoce naukowe powinny być też wydawane w języku migowym dla osób głuchych. Szczególnie jeżeli mówimy tutaj o tym nauczaniu takim początkowym, o nauce języka polskiego jako drugiego języka. Do tego potrzebne są filmy, do tego potrzebne są informacje dostępne w języku migowym, czyli tak jak tutaj była już wcześniej o tym mowa, tak, robimy książkę, super, wydajmy ją w wersji elektronicznej, wydajmy ją też w wersji w języku migowym. Dzisiaj takich materiałów jest bardzo mało. Do historii właściwie ja znam dwa produkty, o których można powiedzieć, że są dostosowane dla potrzeb osób głuchych. To są wykłady o powstaniu styczniowym i to są wykłady o Józefie Rogowskim, jednym z takich ważnych działaczy głuchych. Wykłady prowadzone przez osoby głuche, migane i dzięki temu dostępne. My wszyscy nauczyliśmy się języka dlatego, że jesteśmy zanurzeni w kąpieli językowej. Ten język zawsze nas otacza. Młodzież i dzieci głuche będą dobrze znały swój język migowy, kiedy będą korzystały z niego nie tylko na przerwie w szkole, ale także będą korzystały z jego, nazwijmy to, literackiej wersji, czyli ładnie migane, prawidłowo w polskim języku migowym, bo to tak jak my byśmy też chcieli się nauczyć języka tylko z ulicy. W szkole jednak mówi się trochę inaczej niż na ulicy. I to są też te rzeczy, które, o których przy osobach głuchych trzeba pamiętać. Nie będzie łatwo, mam tego świadomość, bo tak jak mówię, to jest taka droga niepełnosprawność, bo ciągle wymaga nakładów i aktywności. Ale jestem przekonany, że to się musi zmienić. I z tą myślą chciałbym Państwa zostawić. Jeszcze raz przypominając, jak się miga do widzenia, czyli tak, składamy sobie rączki, robimy do i widzenia. Dziękuję bardzo.